tutaj nie będzie niczym nowym jak... Gościmy na treningu Czarnych Wałbrzych przy ulicy Dąbrowskiego. Z nami Leszek Derewecki, trener Czarnych Wałbrzych. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie pana i witam widzów. I jak tegoroczny skład, jak się udało przygotować drużynę do tegorocznego sezonu 2024-2025? Czy się udało przygotować drużynę? No to jest takie trudne pytanie, bo wiadomo jaki jest okres teraz, tak? To jest okres urlopowy, gdzie raz jedni byli, drugich nie było, później nie byli inni. Także trudno powiedzieć. Myślę, że tak w każdej chyba drużynie, a klasy może poza dwoma tutaj w naszej lidze, dopiero te mecze przyniosą nam takie ustabilizowanie jakiegoś, powiedzmy, czy ustabilizowanie, czy przygotowanie zespołu do rozgrywek. Jak widać na treningu, jest wybór wśród zawodników, jest dość liczna ekipa. Czy faktycznie będzie tak silny skład, że można nim rotować w ciągu meczu? Oczywiście, tak. Powiedziałem wcześniej, mam ból głowy, ale taki pozytywny ból głowy, bo już od poniedziałku, po ostatnim meczu, gdzie nie zagraliśmy słabego meczu, można powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz w Stanowicach, gdzie nigdy do tej pory nie zrobiliśmy jakiegoś takiego fajnego wyniku. Zagraliśmy dobry mecz i mam ból głowy, bo będę musiał coś pozmieniać. Zmienia się też również taktyka. Liga bardzo silna. Wbrew pozorom ta A-klasa naprawdę jest bardzo wyrównana w tym sezonie. Czy zmienia się taktyka? Trudno powiedzieć. Spróbowałem zagrać inne ustawienie taktyczne w jednym meczu. Całkowicie nam nie wyszło. Nie chcę mówić, że zawodnicy do tego nie dorośli, bo naprawdę w pewnych ustawieniach taktycznych się gubią. Nie wszyscy, ale się gubią. No musimy ich po prostu tego nauczyć. W tym sezonie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, liga bardzo mocna. Kogo uważacie za faworytów i kogo najbardziej respektujecie i na kogo się najlepiej przygotowujecie w tym momencie? No wiadomo, że ważne są dla nas derby, tak? No tutaj mamy wspólne boisko z Zagłębiem Wałbrzych, no wiadomo, że ważne są dla nas derby. Wiadomo, że ważny jest dla nas mecz ze Szczawnem. Ale nie widzę takiego jakby trendu, że gdzieś możemy odpuścić. Nie, ważne są wszystkie mecze. Zeszłoroczny sezon, fantastyczna wiosna. Wiosna dla Was no, niesamowita. Czy w tym roku też będzie to wiosna, czy już jesień i wiosna? Bo taką formę, jak mieliście na wiosnę, to było fantastyczne. Myślę, że możemy śmiało, możemy sobie zakładać, że wiosna i jesień będzie, i wiosna i jesień będzie taka sama, może nawet lepsza, bo paru zawodników przyszło, które na pewno ten zespół wzmocni. Ze mną prezes Tomasz Stasiński. Cześć Tomek, witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Tomek, zaczęliście trochę tak sezon, można powiedzieć, wahadłowo. Wygrana, porażka, remis, czyli jeszcze taka forma chyba nieustabilizowana. No to właśnie też było taką naszą bolączką, właściwie odkąd pamiętam, że ta nasza forma faluje, raz wygrywamy, raz przegrywamy, raz remisujemy. Ciężko tak to ustabilizować, żeby na przykład, nie wiem, 5-6 meczów wygrać z rzędu. No może się niedługo uda, tak? No tym bardziej, że no trochę teraz próbujemy ten skład ustabilizować, parę osób wróciło, myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, no i raczej tutaj dominuje u nas optymizm, że te kolejne mecze będą lepsze, że będziemy raczej wygrywać niż przegrywać, no a jak będzie, pokaże boisko. Oczywiście gracie na boisku przy ulicy Dąbrowskiego, dzisiaj Czarni nie mają swojego boiska, jeszcze spoglądam z sentymentem, gdzie sam dwa sezony przegrałem w juniorach, tam na boisku przy ulicy Wrocławskiej. Te czasy wrócą kiedy Czarni będą mieli swoje boisko, czy raczej to już jest, można zapomnieć o tym? No raczej, jeżeli jakiś tutaj szajk się nie pojawi i nie wybuduje nowego boiska, albo nie wykupi tamtego terenu, to raczej nie ma się co spodziewać, że to wróci. Natomiast no my cieszymy się tym, co jest. Staramy się jak najwięcej osób tutaj na to boisko przy ulicy Dąbrowskiego przyciągnąć. No, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem, no ale cieszymy się z każdej osoby, która tu przychodzi na mecz kibicować.
Nasi zawodnicy też myślę, że już się przyzwyczaili, bo to no wydaje mi się, że nie wiem, czy dobrze liczę, ale już około chyba 10 lat tu jesteśmy, więc no ci, co są już tu dłużej, przyzwyczaili się do gry tutaj. No i myślę, że jest w porządku. No wiadomo, no są lepsze gorsze dni. Czasami kibiców jest więcej, czasami mniej, ale cieszymy się z tego, że tu jesteśmy, że możemy grać, bo z tymi boiskami też nie jest łatwo jakieś inne boisko znaleźć, więc cieszymy się i myślę, że też jest okej, no chociaż wiadomo, szkoda tego boiska na Włocławskiej. Przypominam tutaj też również widzom w programie, że mieliście fantastyczną wiosnę w poprzednim sezonie. Czy forma wzrośnie teraz na jesień, czy też szykujecie się na taką niesamowitą wiosnę, jaką żeście przeżyli w poprzednim sezonie? No szykujemy się, no mamy jakąś tam cichą nadzieję, że się tą formę uda ustabilizować, bo to już też kiedyś wspominaliśmy w jednym z którychś tam wywiadów, że albo mieliśmy dobrą jesień, a słabszą wiosnę, albo na odwrót. I to praktycznie było tak zawsze. Natomiast no cel nasz jest taki, żeby na wiosnę grać dobrze i na jesień grać dobrze. No to jest na pewno ciężkie, bo gdzieś tam w każdym meczu ten skład jest inny, ciężko czasami to wszystko ustabilizować, natomiast to będziemy walczyć, żeby każda runda była dobra i żeby jak najwięcej punktów ugrać i żeby jak najwyższe miejsce w tabeli zająć, natomiast no to już pokaże boisko. Sezon 2024-2025 pokazuje, że nie ma słabych drużyn w A-klasie, tak samo jak w lidze okręgowej, ale w A-klasie też również. Kto jest takim waszym największym rywalem, do którego czujecie respekt, czy faktycznie wszyscy są w równej dyspozycji? Ciężko na tą chwilę powiedzieć, bo ja oczywiście gdzieś tam śledzę to wszystko, staram się te ruchy kadrowe, które gdzieś tam zachodzą w przerwie letniej śledzić, no i faktycznie każdy gdzieś tam starał się ten skład wzmocnić i to tak po trzech meczach pewnie ciężko jest powiedzieć. No, ja przed sezonem liczyłem, że Gom Witków, że Szczyt Boguszów, że Szczawno będą mocne, no na razie gdzieś tam w tym czubie są, natomiast no, to są trzy mecze i za chwilę wszystko to się może odwrócić, natomiast no faktycznie Szczyt wygląda dobrze, Szczawno wygląda dobrze, Gom Witków też. No trochę na razie niespodzianką są Sudety. No wiedzieliśmy, że to jest zespół, który ma ludzi, którzy potrafią grać w piłkę. No natomiast, że będą mieli komplet punktów po trzech meczach, no to szacunek i trochę na razie taki czarny koń. No zobaczymy, jak będzie dalej. Dzięki, Tomek, serdeczne. Zapraszamy oczywiście na mecze czarnych tutaj na Dąbrowskiego i zapraszamy do naszego studia przed kolejką, a także subskrybujcie kanał sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia.